Dlaczego zażywanie suplementów diety może być szkodliwe? Jak wyglądał finał projektu Od algorytmu do zawodowca? Naukowcy pracują nad hodowlą jęczmienia odpornego na skutki suszy. Czy uda im się przechytrzyć naturę? Odpowiedzi na te i wiele innych naukowych pytań już dziś w naszym programie. Nauka na UKF'IE. Patrzę na kalendarz i nie chce mi się wierzyć. Że to już połowa czerwca? No to też. Od pionierskiej operacji przyszycia ręki pacjentowi minęło pół roku, a wydaje mi się, jakbyśmy mocno przeżywali ten fakt w naszym magazynie kilka tygodni temu. No, czas szybko płynie, moja droga. Ale to prawda, informacja o sukcesie medycznym wrocławskich lekarzy obiegła cały świat. Piotr Tchórz urodził się bez lewej kończyny górnej, ale bardzo ją chciał mieć. Przed operacją przeszedł liczne rozmowy z psychologami i psychiatrami. Testy mówiły o tym, że jest bardzo zdeterminowany. Jest to potrzebne szczególnie teraz, kiedy na efekty operacji trzeba jeszcze poczekać. No a jak teraz czuje się pacjent? O tym Elżbieta Osowicz. Jeszcze za wcześnie mówić o pełnym sukcesie. Pacjent nadal nie ma czucia w ręce, choć palce ruszają się coraz bardziej. To znaczy, że mózg przyjął do wiadomości, że je ma. Potrzebna jest jeszcze długa rehabilitacja i operacja plastyczna. Nie obeszło się też bez groźnych sytuacji. Ręka pewnego dnia spuchła i istniała groźba odrzutu. Zastosowane leczenie pomogło i jest już lepiej. Mężczyzna musi brać kilkanaście tabletek dziennie. Co 2 tygodnie przyjeżdża z Zamościa do Wrocławia na zabiegi i kontrolę. Mimo komplikacji 33-letni Piotr Tchórz, pytany dziś, czy było warto podejmować ryzyko, nie zmienia zdania. Wierzy w to, że za pół roku jego nowa ręka będzie już jak jego własna. Lekarze planują już kolejne zabiegi u osób, które urodziły się bez ręki. Na liście chętnych do zabiegu jest kilka osób, które spełniają wszystkie warunki. Będziemy te wydarzenia skrupulatnie odnotowywać. Przyznaj się bez bicia, ile kupiłaś w tym roku różnych suplementów diety? To znaczy? No wiesz, witaminy, minerały, multiwitaminy, coś tam na odchudzanie. Ej! No dobra, na ładną skórę, kości, włosy. A, to całkiem niedużo, bo tylko witaminę D dla dzieci, tran, witaminę C dla siebie. No a właśnie poza tym... o tym mówię. No ale co w tym złego? Suplementy to nie leki. I nie są to też cukierki. Nierozważne zażywanie doprowadzi do usterki. Śpiewa rocker GIS-u, czyli główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Klip można obejrzeć na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz nagrywał już teledyski, w których apelował o dawstwo narządów, rapował o dopalaczach, grzybach, walczył z paleniem papierosów. Tym razem jako rocker GIS-u przestrzega przed stosowaniem suplementów diety. Suplementy to nie leki i nie są to też cukierki. Nierozważne zażywanie doprowadzi do usterki. Gdy nie jesteś czegoś pewien, co się w życiu czasem zdarza, o poradę wtedy poproś aptekarza lub lekarza. Marek Posobkiewicz podkreślał, że Polacy ulegają reklamom i wydają miliardy złotych na suplementy diety. Musimy pamiętać, że to jest żywność. To nie jest lek, to nie jest coś, co spowoduje, że staniemy się młodzi, piękni, że wszystko będziemy mogli robić. Raper GIS-u śpiewająca więc edukuje i apeluje o rozsądek. Więc gdy idziesz do apteki, rób zakupy bez podniety. Suplementy to nie leki, to uzupełnienie diety. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wiesz co, bardzo to do mnie przemawia, no ale z suplementami w mojej apteczce na szczęście jest jeden problem. Jaki? No, często ulegają przeterminowaniu i po roku je muszę wywalać do kosza, no bo same do dzioba z apteczki nie wskoczą. No to tracisz tylko pieniądze, a nie zdrowie. Teraz przenosimy się w świat robotów i programowania. W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się finał projektu Od algorytmu do zawodowca. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych stanęli oko w oko z robotami, które musieli zaprogramować. Ich tutorami byli wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego. Z uczestnikami projektu spotkała się nasza reporterka Ewelina Kosałka-Pasja. Sam projekt, myśmy tego typu projekty już realizowali ze szkołami i w zeszłym roku pojawił się konkurs finansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dr Michał Mierzwa, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Celem tego projektu było wyszukanie najlepszych naszych kandydatów do olimpiady informatycznej i późniejsze studia informatyczne. Na czym polegał ten projekt? Bo mamy finalistów, mamy laureatów, tych najlepszych, którzy już mają indeksy w kieszeniach państwa wydziału, ale zanim oni to zdobyli, no musieli troszeczkę się namęczyć. Projekt trwał rok, uczestniczyło w nim 16 szkół z województwa śląskiego, z każdej szkoły od 15 do 30 uczniów. Z naszej strony było to kilkunastu pracowników dydaktycznych, którzy przez cały rok w tych szkołach prowadzili zajęcia z programowania, uczyli uczniów programowania w języku Python i generalnie algorytmiki i podejścia algorytmicznego do programowania. Jak pan ocenia tę młodzież, która wzięła udział w tym projekcie? Ja osobiście prowadziłem zajęcia w dwóch szkołach i oceniam ich wspaniale. Czyli zaskoczenie na plus. To była młodzież już częściowo wyselekcjonowana przez szkołę, także to nie byli przypadkowi ludzie. Wszyscy byli faktycznie zainteresowani tym, co robią, bardzo chętnie przychodzili na zajęcia. No i generalnie faktycznie dobrze się uczyli, co zresztą było widać potem po finale. Podczas warsztatów w szkołach uczyli się projektowania w programie Python i to jest ten program, który obsługuje te wszystkie roboty z klocków. Same roboty z klocków to już był finał finałów. Konkurs jakby ten finałowy składał się z 3 etapów. Pierwszy etap był prowadzony w szkołach. W wyniku tego konkursu wyselekcjonowaliśmy 45 najlepszych już laureatów konkursu. I oni 1 czerwca przyjechali do nas, do Instytutu i tutaj mieli kolejne 2 etapy. Pierwszy był dla wszystkich w dalszym ciągu programowanie po prostu z komputerem i pisanie programów na komputerze, które wykonywały jakieś tam zadania, coś tam liczyły, coś robiły. A potem 15 najlepszych z nich przesiadło się właśnie na roboty LEGO i to dla większości z nich, jak nie dla wszystkich, to było pierwsze spotkanie z programowaniem robota w Pythonie. Także to było jakby podwójne zadanie dla nich. Podwójna trudność i tych 15 najlepszych właśnie w ciągu 1,5 godziny musiało zaprogramować robota jeżdżącego po linii. To teraz bierzemy tego robota. Wygląda w sumie dość niepozornie. 2 kółka, kilka przycisków. No i co zrobić, żeby ten robot ruszył? To jest teraz już takie proste, naciskamy play. Teraz tak, ponieważ te programy, które uczniowie pisali, są w pamięci robota, w pamięci komputera, który steruje tym robotem, także w tej chwili wystarczy po prostu wybrać odpowiedni program i go uruchomić. My włączyliśmy mu jaki program? Teraz jeżdżenie po linii zgodnie z algorytmem on-off. Było to ciekawe. Na pewno były osoby, które już programowały wcześniej w Arduino albo w czymś bardzo podobnym. Ja osobiście nie bawiłem się za to wcześniej, więc było małe wyzwanie. Kiedy dostałem zadanie, proszę zaprogramować robota, tu się robi tak i tak. No to trzeba przyznać, na początku nie wiedziałem trochę, co trzeba robić, ale posiedziałem chwilę, pomyślałem, zauważyłem, że to nie jest naprawdę nic trudnego i udało się. Robot ruszył. Jeździł bez problemu, wystarczająco szybko, by zająć drugie miejsce. Panów roboty? Mi się niestety nie udało uruchomić go, znaczy poruszał kółkami i tak dalej, ale finalnie nie udało mi się napisać dobrego programu, którym by mógł jeździć. Tragedia. Byłem idealnie poza listą, więc nie programowałem, ale jak się dowiedziałem, co robili, to ja nie byłem w stanie tego zrobić. Czemu w ogóle programowanie? Naprawdę nie wiem, mi się to pojawiło w tym roku we wrześniu dopiero gdzieś taka fascynacja programowaniem. I to jest coś, co daje tak naprawdę wiele możliwości i może ułatwić codzienne życie, bo ja właśnie też gdzieś czasami szukam jakiegoś takiego problemu, którym bym mógł napisać jakby program, dzięki czemu się rozwinę, no a on mi potem ułatwi coś. Jakieś już programy ma pan na koncie? Tak naprawdę pisałem bardziej w gry takie podstawowe jak są, jak na przykład raz mnie na lekcji fizyki zainspirował profesor, jak graliśmy w kółko i krzyżyk w 4 wymiarach. To właśnie taki podstawowy program w konsoli do grania w to. A ostatnio też mi się udało Sapera napisać. Programować zacząłem właśnie w liceum, kiedy musiałem dobrać jakieś rozszerzenia. Uznałem, że informatyka to jest bardzo dobry wybór, biorąc pod uwagę, że nie rusza mi fizyka, to nie zaszkodziło. No i zacząłem się uczyć od podstaw. Bardzo w programowaniu lubię właśnie tak samo, tworzenie jakichś użytecznych narzędzi. Bardzo mi się podobało, jak było na zadaniu symulacja rozmnażania królików. To było coś w miarę prostego do zaprogramowania, ale zależnie od tego, co podstawimy, to możemy dostać różne rzeczy. Program nie był do rozmnażania oczywiście. Doktor Łukasz Machura, Zakład Metod Komputerowych Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Program miał być symulatorem rozmnażania królików, a wywiódł się oczywiście od tutaj naszego zamiłowania do matematyki i do różnych dziwnych liczb, jak to ścisłowcy mają zamiłowanie. Kiedyś był taki pan Leonardo Fibonacci się nazywał, który wymyślił swój taki cudowny ciąg, który miał modelować właśnie rozmnażanie się królików. I ten ciąg Fibonacciego, jak dzisiaj na niego mówimy, był na tyle nierzeczywisty, ponieważ nie obejmował śmiertelności królików. My wymyśliliśmy troszeczkę bardziej rzeczywistą wersję takiego modelowania, gdzie króliki miałyby ginąć po paru miesiącach oraz mogły mieć miot nie pojedynczy, a wielokrotny. I to spowodowało, że zadanie z bardzo trywialnego zadania programistycznego przeewoluowało do dość trudnego zadania z modelowania matematycznego. Musimy dwa słowa wyjaśnienia, bo obracamy się tutaj wokół języka Python. Jaki to jest język programowania? Jesteśmy w stanie to przełożyć na prosty język dla laików? Obecnie chyba najciekawszy, najłatwiejszy do nauki język programowania, jaki jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jest on od samego początku budowany w taki sposób, żeby bardzo mocno zgadzał się z takim zwykłym, codziennym językiem. Oczywiście mówimy o języku angielskim, żeby można wykorzystywać struktury języka, takie naturalne struktury języka, żeby wykorzystywać je w języku programowania. Do tego wszystkiego jest tak skonstruowany język Python, żeby jego wizualna część była bardzo przejrzysta i jasna. Dla bardziej zorientowanych po prostu wymusza wcięcia w kodzie, które pokazują nam, jak wygląda struktura blokowa kodu. To jest bardzo przejrzyste, dzięki temu wszystkie programy pisane w języku Python robią się bardzo czytelne i bardzo przejrzyste. Młodzi ludzie pana czymś zaskoczyli? Chłonne umysły, więc przypuszczam, że programowanie poszło im całkiem dobrze, bo efektem było to, że niektóre roboty w finale ruszyły. Większość robotów w finale ruszyło. Muszę powiedzieć, że to było coś niesamowitego, bo oni mieli tylko półtorej godziny na to, żeby zaznajomić się z nowym środowiskiem, kompletnie innym niż wszystko inne, co robili wcześniej. Musieli wymyślić, jak uruchomić robota. To akurat tam parę podpowiedzi mieli, ale bardzo ogólnych i właśnie algorytmicznych podpowiedzi. Całą resztę zrobili sami i zrobili niektórzy z nich to na takim poziomie, że nas lekko zatkało. Bo zamiast zrobić to tak siłowo, to część z tych młodych ludzi wykorzystało bardzo fajne algorytmy, które się same dostrajały do sytuacji napotkanej przez robota, czyli do tej kreski, która była taka falowana. Czyli jest potencjał. Potencjał jest, nam się wydaje, w każdej jednej szkole, nawet najmniejszej. Naprawdę, to nie musi być liceum, które jest ze złotym medalem, liceum z pierwszej, nie wiem, 50 krajowej. Mieliśmy zajęcia prowadzone głównie w liceów ogólnokształcących. Niektóre były technika sprofilowane na programowanie, natomiast w ścisłym finale mieliśmy przedstawicieli praktycznie wszystkich szkół. Więc talent jest wszędzie, naprawdę, tylko trzeba go czasami poszukać. Projekt Od Algorytmu do Zawodowca został zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji. Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu. Smutnych wierszy parę ktoś napisał znów. Smutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc, nieprzespanych nocy, które trafi lęk. Kap, kap, płyną łzy, łezka w burzach, ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe łzy. Płacze z nami deszcz i fontanna szlocha też. Trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez. Nad dachami muza leci, muza, czyli weny znak. Czemuż wam, poeci, miodu w sercach brak? Muza ma sukienkę krótką, muza skrzydła ma u rąk.